ówczesny ekspres poznański wylansował parę nazw. Mnie osobiście przemawiał tarpan ze względu na to, że to był konik i że on był uparty, że on nie dał się zniszczyć. No a poza tym wydaje mi się, że to oddawało również i upór ludzi, którzy to robili. Ja muszę powiedzieć, że to była fascynacja dla mnie osobiście, ale to nie dla mnie, bo ja tam sam bym, powiedzmy, nic w tym zakresie, powiedzmy, nie zrobił, jeżeli bym nie miał wkoło siebie no potężnej grupy ludzi, którzy oprócz tego, że zarabiają, dostają pieniądze, to pasjonowali się pracą. Z polskiej prasy, rok 1972. Za miesiąc opuszczą hale fabryczne w Antoninku pod Poznaniem pierwsze tarpany, samochody osobowo-towarowe dla rolnictwa. Załoga wielkopolskich zakładów napraw samochodowych zobowiązała się w ramach akcji 20 miliardów wyprodukować poza planem 25 nowych samochodów. Zobowiązania dotrzymano. Cztery koła, silnik, kierownica. To dosyć, aby przejechać się w kółko. Ale czy to już samochód? Tak się zaczęła historia tarpana. Prawda, prototyp nazywał się inaczej. Z prototypu w ogóle niewiele potem zostało, oprócz, ma się rozumieć, zdjęć archiwalnych z roku 1972. A czy warsztaty naprawy ciężarówek to już fabryka? Czy chęć robienia samochodu...